Osobiście, jako osoba, która jest osobą techniczną, no zawsze polecam, żeby korzystać z materiałów źródłowych. I tutaj no cała dyrektywa, również dostępna w języku polskim, jest od dawna dostępna w sieci internet, więc każdy może sobie ją ściągnąć. Jest napisana w bardzo zrozumiały sposób. Nie ma tam żadnych kruczków, gdzie trzeba było mieć problemy z interpretacją. Osobiście przestrzegam przed korzystaniem z różnego rodzaju opracowań marketingowych, jak ją interpretować, bo tam nie ma co interpretować, tam jest napisane, czego ona dokładnie wymaga, czego dotyczy. No, miałem nieprzyjemność widzieć kilka takich opracowań marketingowych, które nie mają praktycznie nic wspólnego z dyrektywą, opisują, że trzeba tam kupować jakieś technologie, które zupełnie nie są wymienione. Więc absolutnie polecam, żeby skorzystać ze źródła. No to, co jest istotne, to data październik 2024. Jeżeli nasi politycy tutaj nie zrobią jakiejś obsuwy, no to będziemy mieli drugą wersję ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która uwzględnia te wymagania. Tutaj w trakcie tej mojej prezentacji, jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś pytania, to można mi te pytania od razu zadawać. Ja pozwoliłem sobie tą dyrektywę przeczytać w języku polskim, więc no, nawet chyba gdzieś tam na dysku mam ją w PDF-ie zapisaną. O co jest istotne? Podobnie jak w GDPR, czyli naszym RODO, podobnie jak w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nie mamy podejścia security checklist. Czyli nie jak w rekomendacji D dla banku, gdzie tam są lista zabezpieczeń, które trzeba mieć, tylko trzeba zrobić analizę ryzyka i na podstawie wyników analizy ryzyka zastosować adekwatne do poziomu ryzyka zabezpieczenia. A jakie to będą zabezpieczenia? No nie jest wymienione w dyrektywie, jakie to będą zabezpieczenia. Są w jednym z artykułów, to jest artykuł 21, środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie. Tak, tutaj Państwo z przodu widzicie, mamy bardzo ogólnie wymienione, że ma być polityka analizy ryzyka, ma być obsługa incydentu, ma zapewniać ciągłość działania, bezpieczeństwo łańcucha dostaw i tak dalej, szkolenia, testowanie. Czyli na bardzo wysokim poziomie mamy przedstawione wymagania, ale w wielu punktach tej dyrektywy jest przedstawione: zrób analizę ryzyka, zrób szacowanie ryzyka, wyznacz te ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa, które są nieakceptowalne. Oczywiście kto decyduje o tym, czy jest akceptowalne? No tak zwany właściciel biznesowy, czyli w praktyce osoby techniczne pomagają w oszacowaniu tego ryzyka, na przykład zwracają uwagę na jakieś zagrożenia. No potem z drugiej strony mówią, żeby to ryzyko zminimalizować, no to albo trzeba zrezygnować z danej usługi, co niekiedy się nie da zrezygnować, albo trzeba wprowadzić odpowiednie, adekwatne środki bezpieczeństwa, które często kosztują tyle i tyle. No i teraz osoba z właścicielem ryzyka podejmuje decyzję, czy dokonać odpowiednich inwestycji w cyberbezpieczeństwo i dane ryzyko zminimalizować. No jeżeli to ryzyko nie zostanie zminimalizowane, a dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, no to zgodnie z NIS-2 czekają organizacje i tu jest ogromna zmiana. Zarząd tej organizacji mogą czekać no, bardzo nieprzyjemne konsekwencje. No, do tej pory we wszystkich z tych rozporządzeniach no, nigdzie nie było napisane, że za bezpieczeństwo tak bezpośrednio odpowiada zarząd, ten zarząd biznesowy. No i często, no przynajmniej z mojego doświadczenia, jak doszło do naruszenia bezpieczeństwa, to z reguły się zwrócało to na pracownika, który tam kliknął coś, zwrócało się winę na ewentualnie kogoś z działu bezpieczeństwa. Zarząd firmy, no można powiedzieć, z reguły nie był w ogóle brany pod uwagę, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. To tutaj NIS-2 w sposób bardzo jawny, co Państwu potem na końcu przedstawię, no przedstawia, kto odpowiada za stan cyberbezpieczeństwa i kto odpowiada za utrzymanie zgodności organizacji z nowymi wymaganiami prawa. To, co jest dużą różnicą w NIS-2, to są dużo bardziej restrykcyjne
wymagania w odniesieniu do zarządzania incydentami. Tutaj za chwileczkę pokażę, jak to dokładnie wygląda. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o technologię cyberbezpieczeństwa, to ona nie jest wymieniona, czyli nie jest napisane, że masz mieć Next Generation Firewalla, masz mieć EDR-a, masz mieć CIEM-a. To nie jest wypełnione, to nie jest wskazane w samej ustawie, ale są wskazane wymagania, które mówią, jakie czynności operacyjne masz wykonać i w jakim czasie masz się zmieścić, oraz kto poniesie konsekwencje i jak te konsekwencje mogą wyglądać, jeżeli kontrola wykaże, że firma czy organizacja nie jest zgodna z wymaganiami prawa. Jak to wygląda? Patrząc na szczegóły, 24 godziny od zauważenia poważnego incydentu powinno być wysłane pierwsze, to się nazywa, wczesne ostrzeżenie, że zauważyliśmy poważny incydent, do organu nadzorczego. Prawdopodobnie tutaj nic się nie zmieni, czyli te organy nadzorcze, CIRT-y, które, czy CIRT-y i CERT-y, które w tym momencie funkcjonują w Polsce, prawdopodobnie będą dalej swoją rolę pełniły. 72 godziny po zauważeniu, to dokładnie napisane, od powzięcia wiedzy, piękne tłumaczenie, od powzięcia wiedzy o poważnym incydencie, 72 godziny jest zgłoszenie incydentu i potem ważna sprawa, nie później niż miesiąc na zgłoszenie incydentu w formie bardzo szczegółowego raportu. I tutaj w dokumencie jest napisane, co powinno się znaleźć. Proszę bardzo. Jest w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa załącznik, który to definiuje. Prawdopodobnie zostanie tutaj w zależności od tego, czy to będzie branża bankowa, czy branża energetyczna, czy branża na przykład wodociągowa, to te incydenty są różnie po prostu definiowane w zależności od branży, ale jest to precyzyjnie zdefiniowane. Więc co my potrzebujemy? No, potrzebujemy mieć dane do przygotowania takiego raportu o incydencie. I tutaj no, ja od wielu lat zajmuję się tematyką cyberbezpieczeństwa. Przez ostatnie 15 lat uczestniczę w różnego rodzaju analizach powłamaniowych. Mam zresztą swoją bardzo krytyczną opinię na temat firm, które to robią, ale może to gdzieś tam w rozmowach kuluarowych na ten temat. I tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie przygotowania raportu, to bardzo często no, mam w tym momencie przed oczami taki incydent, obsługę incydentu, w którym brałem udział jakiś czas temu. Był to ransomware. No nie było tak naprawdę żadnych śladów incydentu. Dlatego, że logi zostały usunięte. Do naruszenia bezpieczeństwa doszło kilka miesięcy wcześniej, przed uruchomieniem ransomware'u, dlatego że przez wiele miesięcy tam dane, ogromne ilości danych były wypompowywane z firmy, no po to, żeby firmę można było poddać odpowiedniemu szantażowi. I jedyne, co tak naprawdę ja miałem możliwość sprawdzić, to były logi firewalla. Ale firewall nie był firewallem nowej generacji, tylko czy był firewall nowej generacji, ale był tak skonfigurowany w ogóle bez tej kontroli aplikacyjnej, więc bardzo trudno w ogóle było cokolwiek na temat tej sytuacji znaleźć. Przyszła firma, która zrobiła analizę powłamaniową. No i jedyne, co zrobili, to z dysku parę narzędzi wyciągnęli. Oczywiście spędzili mnóstwo czasu, żeby te narzędzia przeanalizować i wynikiem tego były sumy MD5 tych narzędzi, które w firmie absolutnie do niczego się nie przydały. Więc po fakcie, jeżeli my nie mamy żadnych narzędzi w firmie, które zbierają nam informacje na temat tego, co się dzieje tak naprawdę w tym obszarze, użyję słowa ofensywnym, hackingowym, to tak naprawdę nie zbudujemy takiego raportu, nie będziemy mieli danych. No, cyberprzestępca wykonuje ataki, tutaj pokażę Wam takie materiały ze szkolenia, które robimy, no w taki sposób, gdzie w systemach antywirusowych typu Windows Defender no nie ma śladu o tym, że jakaś technika cyberataku została wykonana. Więc tutaj, jeżeli chcemy poważnie potraktować to wymaganie, trzeba się zastanowić, czy ja mam w moim systemie informatycznym narzędzia,
które są no, pewną formą narzędzi informatyki śledczej, bo tak to należy traktować, które zbierają telemetrię, czyli zbierają informacje, które mogą mi się przydać do napisania takiego raportu. Bo uwaga, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak również NIS-2, czyli można ją traktować jako nową wersję ustawy, czy nową ustawę, nie zakłada, że ktokolwiek zostanie ukarany za naruszenie bezpieczeństwa. Nie ma kar za naruszenie bezpieczeństwa. Jest kara za niezgodność z ustawą. A jeżeli ktoś nie przedstawi raportu, przedstawi no, pustą, nie wiem, stronę, nie wiem, jak się do mnie włamali, bo to było kilka miesięcy wcześniej. Wiem, co prawdopodobnie mnie z organizacji wyciągnęli, bo mnie szantażują, ale nic więcej nie wiem. No, według mnie no, to jest jasna podstawa do tego, żeby wykazać, że firma nie jest zgodna z ustawą, dlatego że ustawa no, będzie bardzo precyzyjnie mówiła, co masz mieć, co masz w tym raporcie przedstawić, do czego masz być przygotowany. Tak naprawdę to też jest takie bardzo mądre podejście, które ja kiedyś nie rozumiałem. Dawno, dawno temu zrobiłem taki certyfikat CIS w 2006 roku i tam Amerykanie mówili, że incydent to jest korzyść dla organizacji. Ja myślę, jak incydent może mieć korzyść dla organizacji? To jest głupota w ogóle, nie? Jeżeli incydent jest dobrze obsłużony, jeżeli z tego incydentu my wyciągniemy wnioski i przygotujemy organizację na przyszłość, to można powiedzieć, że taki incydent, to tak zwane lessons learned, przynosi organizacji korzyści. Jest oczywiście, jeżeli firma jest przygotowana do tego incydentu, potrafi znaleźć ślady incydentu, potrafi odpowiednio przeanalizować, a nie w sytuacji takiej, jakiej no, kilka razy nie, miejsce nagle jest dzwonienie po niebezpiecznikach, polećcie firmę. No przychodzą, no fachowcy przychodzą, tylko ci fachowcy to nie mają czego szukać, bo już jest wszystko poszyfrowane, do incydentu doszło kilka miesięcy wcześniej, dawno nadpisane. Jedyne to mogą jakieś pliki exec czy inne pliki, które zostały wykorzystane do uruchomienia procesu szyfrowania. No, z tego tak naprawdę organizacja żadnych korzyści nie wynosi. Przejdźmy dalej. To jak się przygotować? Żeby się przygotować do incydentu, trzeba poczytać sobie trochę albo skorzystać z usług konsultingowych kogoś, kto sobie poczytał. Albo wykonuje tego typu analizę, najlepiej sobie poczytać, dlatego że są organizacje na świecie takie jak Mandiant, które robią w dużej skali analizy kołamaniowe i opisują to. Bo polskie firmy też to robią, tylko często tego nie opisują w takiej formie, żeby się dowiedzieć, jak do tego doszło. Czyli od initial access przez te wszystkie fazy, które są w cyklu życia incydentu, aż do uzyskania korzyści na końcu. Więc jest tutaj warto jest sięgnąć do Mandianta, warto jest sięgnąć do takiej organizacji amerykańskiej jak CISA, to jest organizacja rządowa i tu nie znajdziecie żadnej manipulacji marketingowej. To jest po prostu organizacja rządowa, która opisuje, jak pewne rzeczy wyglądają w rzeczywistości, więc jest tutaj warto sobie na przykład na kolejnym slajdzie będę miał taki link. Oni sami zresztą zatrudniają ekspertów ofensywnych i wykonują różnego rodzaju testy typu red teaming, adversary emulation i opisują, w jaki sposób udało się im na przykład przejąć organizacje typu, nie wiem, duże sieci energetyczne, jak się będą włamali, jak przejęli kontrolery domeny i tak dalej. Z dużymi szczegółami, jakie techniki użyli, jakie narzędzia użyli, jak krok po kroku przechodzili przez te systemy. Więc warto sobie poczytać. Ja to jako jeden z przykładów pokażę wam, jak doszło do, jak przebiegał incydent w takim rurociągu naftowym czy gazowym Colonial Pipeline. Kiedy tak naprawdę cyberprzestępcy się tam pojawili, to nie wiadomo, bo nawet Mandiant nie był w stanie tego ustalić. Wiadomo, że 6 maja przez VPN-a doszło do wejścia do tej organizacji, do Colonial Pipeline. No to jest duża firma, można powiedzieć, sektora infrastruktury krytycznej. 7 maja uruchomiono ransomware. 7 maja firma Mandiant od razu została wezwana. Został powiadomiony FBI i rurociąg został wyłączony. No, groziło tutaj poważnymi konsekwencjami dla infrastruktury krytycznej. I 7 maja Colonial Pipeline się nie zastanawiał, bo mieli wszystko po prostu poblokowane, przejęte.
zapłacili 75 bitcoinów, to jest 4,4 miliona dolarów. 9 maja Joe Biden przedstawił deklarację nadzwyczajną prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tutaj grozi cyberprzestępcom i tak dalej, takie tam bla, 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 pogadał. No ale widać, że wstrząsnęło to całym krajem i 12 maja po odzyskaniu, znaczy po zapłaceniu i po odzyskaniu kontroli rurociąg został z powrotem włączony. I tutaj to, co my widzimy tutaj, to jest ten ostatni etap incydentu, czyli uzyskanie korzyści. Nie wiemy dokładnie, bo tutaj Mandiant chyba nie dostał zgody, żeby więcej informacji przedstawić, jak tak naprawdę doszło do przejęcia dostępu VPN-owego. Czy to były jakieś skradzione kredensale gdzieś na Dark Webie, czy raczej kupione na Dark Webie, czy w jakiś inny sposób, czy to był exploit. Ta informacja jest taka bardzo, bardzo lakoniczna. W każdym razie trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli chcemy się przygotować dobrze do obsługi incydentu, to incydent to nie jest tak, jak się niekiedy przedstawia na prezentacji, na konferencji, że ktoś uruchamia ransomware, zwłaszcza producenci programów antywirusowych tak robią, że plik exe uruchamia, o, ransomware, zaczyna szyfrować, o, mój program go wykrył, super. No tak nie wygląda cyberatak. Do cyberataku dochodzi najpierw przez tak zwany initial access albo initial foothold, czyli ktoś musi dostać się do naszej organizacji. I tu w różny sposób. Może się dostać albo w taki sposób no, popularny, czyli przez phishing, albo na wiele, wiele innych sposobów. I teraz po zdobyciu tego initial foothold jest rozpoznanie systemu, gdzie jestem, rozpoznanie systemu w sieci, zbieranie poświadczeń w sieci różnymi metodami, typu Kerberos Thing, typu Brute Force, Password Spraying, odgadywanie haseł. Hasła bardzo często znajdują się w katalogach SMB, często są tam pliki z rozszerzeniem .conf, tam jest dostęp do Microsoft SQL-a, często hasło, wtedy mamy dostęp do bazy danych. Z bazy danych, jeżeli jesteśmy SA, możemy wejść do systemu operacyjnego, możemy dawać polecenia w systemie operacyjnym, możemy sobie tam uruchomić narzędzia typu Cobalt Strike, Sliver, Havok i tak dalej, przejąć kontrolę nad tym systemem. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś nie kontroluje DNS-a albo nie kontroluje wychodzącego HTTPS-a. No znam firmy, gdzie serwery mają wejście do internetu po HTTP, no to tak uruchomienie implantu na takim serwerze jest trywialne. I dopiero potem jest zbieranie poświadczeń w systemie, zbieranie podnoszenie uprawnień, eskalacja uprawnień. No, jest cała masa różnego rodzaju czynności, które są wykonywane przez cyberprzestępców aż do momentu, kiedy przejmą kontrolery domeny. No, przejmą kontrolery domeny wtedy z reguły przez GPO uruchamiają ransomware. No, jak ktoś ma tą dostęp do kontrolera domeny, może sobie wygenerować, ja to bardzo lubię, na pokazach tak zwany golden ticket. Kiedy nawet jeżeli ludzie wiedzą, że doszło do incydentu i wymuszają natychmiastową zmianę haseł, jak mam golden ticket, wy sobie możecie zmieniać hasła. Proszę bardzo. Więc tutaj polecam te linki, które tutaj przedstawiłem, CISA, DHIR, czyli Digital Forensic Incident Response, taka organizacja, która, tu jest jeden raport przedstawiony, ale tych raportów o incydentach jest mnóstwo i warto jest sobie poczytać na ten temat, jak do incydentów dochodzi. Initial foothold też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest tylko phishing. Jak ja rozmawiam z osobami odpowiedzialnymi za rozwój cyberbezpieczeństwa, również z SOC-ami, miałem taką niedawno rozmowę z szefem SOC-a, no to oni są nastawieni tylko na phishing, na nic innego, monitorują przede wszystkim końcówki, jak ktoś tam widzą na końcówkach, to raz ją podpinają, reinstalują końcówkę, no ale co jeżeli chodzi o inne metody dostępu, a tych innych metod dostępu jest dużo, bo to jest na przykład exploit na urządzenie Firewall VPN. W Polsce też brałem udział w analizie kowalaniowej firmy, gdzie przez błąd w SSL VPN-ie parę miesięcy temu wbili się do firmy. No i co ciekawe, było to kod administratora domeny. No, czyli ktoś zalogował się przez VPN-a swoim hasłem na koncie administratora domeny, więc tam żadnego ataku nie musiało być dalej, dlatego że
Tak naprawdę dziura na firewallu oznaczała poddanie całego systemu informatycznego w ręce cyberprzestępców. No, sytuacja taka, no dość bym powiedział, no przynajmniej dla firmy nieprzewidywalna. Byli przygotowani na ataki phishingowe. Wydawało im się, że monitorują komputery pracowników, a tak naprawdę do incydentu doszło w zupełnie inny, nieprzewidywany dla nich sposób. Trojan w oprogramowaniu to też jeden z ataków, tak, ransomware, gdzie miałem możliwość brać udział w takiej randzie. Też programista doprowadził do zainfekowania komputera, pracował na koncie administratora systemu Windows, więc w dosyć łatwy sposób udało się również z tego systemu wyciągnąć poświadczenia. I teraz kilka słów na temat tego, jak w ogóle dochodzi do incydentu. To jest ważne, dlatego że wiele osób właśnie, z którymi no, rozmawiam, dla których robimy różnego rodzaju projekty cyberbezpieczeństwa, no, jest nastawiona na phishing. Z mojej obserwacji w Polsce, w tych incydentach, w których obsłudze brałem udział, to jest okres 2001-2003. Przykład ransomware. Włamanie na komputer programisty. Programiści się upierali, że oni muszą pracować na koncie administratora Windows, że nie wolno im odebrać tych uprawnień. No i jeden z nich sobie coś ściągnął. Dopłaty nie wiadomo, bo nie mieli EDR-a. Wiadomo tylko, że z jego komputera doszło do naruszenia bezpieczeństwa. I wiadomo, że no, był po prostu na tym komputerze, była strojanizowana aplikacja. Włamanie przez dziurę na firewallu. No jeżeli firewalli nie aktualizujemy, a jest taki jeden producent, nie będę mówił tego nazwy, który specjalizuje się w dziurach bezpieczeństwa. Jak tego nie aktualizujemy praktycznie od razu, to można się liczyć z wjazdem. Dziura bezpieczeństwa, która tam została wykorzystana, jest dziurą, bym powiedział, drastyczną. Mamy zresztą taki scenariusz w naszym CyberEngine odtworzony, dlatego że na firewallu przez przeglądarkę można wpisać adres IP firewalla i to jest adres internetowy, bo to jest adres SSL VPN-a, tego nie da się zablokować, inaczej VPN nie działa. Więc wpisujemy URL-a i w tym URL-u wyświetlają nam się hasła zalogowanych ludzi, czyli identyfikatory i hasła. No to jest najgorszy eksploit, jaki może być, bo to każdy przez przeglądarkę może sobie tam wejść. Co więcej, nie ma śladu, że ktoś to odchodził, no chyba, że ktoś, nie wiem, no bardzo precyzyjnie analizuje tego konkretnego URL-a, do którego się dostaje. Więc normalnie w formie jawnej, nie żaden NTLM-owy hash, tylko normalne hasło jest wyświetlane. Więc można sobie potem samemu od razu zestawić, nawet z Kali Linuxa, bo to ćwiczyłem, jest klient VPN-owy na Kali Linuxie do tego firewalla, więc można od razu te kredenszale pisać i od razu bijamy się z tymi uprawnieniami, które ktoś po prostu posiada. W jednym przypadku to była fundacja w Polsce, gdzie rzeczywiście przez phishing na pracownika doszło do ataku ransomware. No firma nie doinwestowała, bo to była fundacja, więc tam był zwykły chyba Windows Defender. Dwa takie incydenty z też naszego podwórka. W dwóch polskich firmach został zrobiony wodopój ze strony webowej. W jednej firmie doszło to prawdopodobnie, bo nie udowodniono, ale przez firmę programistyczną, która utrzymywała stronę webową, dlatego że firma miała bardzo dobrego WAF-a. Ten WAF był dobrze skonfigurowany, bo to sprawdzaliśmy później, a robiliśmy audyt tego WAF-a. Nie było żadnych śladów ataku, a nagle pojawiła się strojanizowana strona webowa. Czyli w stronie webowej był iframe, który pobierał sobie złośliwy kod z zewnątrz. Więc tutaj no, z dużym prawdopodobieństwem ten, można powiedzieć, ta strojanizowana strona, czy skakowana strona została zainstalowana przez programistów, którzy po prostu tą stronę utrzymywali. Więc ciekawa sytuacja, bardzo ciekawą sytuację miałem niedawno, dlatego że no, jeden z klientów zgłosił, że też ma wodopój, że mu się włamali na stronę i też oczywiście wielka analiza, szukanie logów i tak dalej. Dali nam wirtualną maszynę do przetestowania, uruchomiliśmy tą aplikację w labie i co było? Był WordPress i przez pomyłkę w konfiguracji WAF-a strona WordPressa, ta strona administracyjna, nie była przez WAF-a blokowana.
bo administrator po prostu zmieniał konfigurację algorytmu szyfrowania i tak ją zmienił, że po prostu WAF dla tej jednej witryny nie działa. Bo gdyby WAF po prostu działał, to by nie pozwolił nam. Ale WAF został przez pomyłkę odłączony i co się okazało? Konto admin na WordPressie miało trywialne do odgadnięcia hasło i robak prawdopodobnie sobie wypunktował, znalazł to hasło, no i momentalnie tam umieścili odpowiednie strony. No bardzo łatwe do odgadnięcia hasło. No, korzystając z takiego prostego skanera do WordPressa, zajęło mi 2 minuty, żeby to hasło tym najprostszym słownikiem, takim rockiu, żeby po prostu to hasło od razu odgadnąć. Więc tutaj liczę Państwo, że te problemy bezpieczeństwa, one występują w bardzo różnym miejscu. Ja, żeby Wam pokazać, w jak łatwy sposób cyberprzestępcy przejmują systemy informatyczne, które nie mają nowoczesnych zabezpieczeń, nie mają zabezpieczeń nowej generacji, pokażę Wam coś, co jest powtarzalne, jest absolutnie prawdziwe, dlatego że jest to materiał szkoleniowy z naszego szkolenia, które robimy. Właśnie w takim cyber range'u, jak tutaj jest pokazane, czyli jest to odwzorowanie rzeczywistego systemu informatycznego, w którym jest Active Directory, jest kontroler domeny, są serwery webowe, są serwery Linuxowe, serwery Windowsowe, jest tam baza danych, jest oczywiście Microsoft SQL Server, czyli najczęściej atakowany w rzeczywistych atakach, system bazu danowych. Jest Exchange, oczywiście Exchange podatny, żeby można się było do niego włamać. Jest Microsoft CA, oczywiście skonfigurowane w taki sposób, żeby miały template z możliwością włamania do domeny z wykorzystaniem tych podatności. No i też mamy kilka systemów typu Capture the Flag, czyli jak ktoś ma większą wiedzę ofensywną, to może się pobawić. Oczywiście są to na prostym poziomie. No nie jest to odpowiednik, nie wiem, Hack the Box. My tutaj nie zakładamy, że ktoś będzie się bawił. Ja uwielbiam Hack the Box na, nie wiem, sobota wieczór, jak jestem zmęczony, zamiast film, jak się kupię oglądać, to sobie tam bawię się dla zabawy, ale to laboratorium ma inny cel. W tym laboratorium są zabezpieczenia umieszczone, takie jak na przykład Sentinel, jak Palo Alto, Fidelis i tak dalej. I jeżeli ktoś jest na szkoleniu, które się nazywa Incident Response, to pracuje na tym szkoleniu z tymi zabezpieczeniami, które ma firmy, czyli wybiera sobie, że takie i takie zabezpieczenia będzie wykorzystywał i na tym szkoleniu równocześnie jest red teamem i równocześnie jest blue teamem, czyli ma przygotowane scenariusze włamań, tych scenariuszy jest około 15, to praktycznie każdego z tych systemów jest odpowiedni scenariusz. Scenariusz składa się z reguły z kilku kroków, jest to wszystkie te scenariusze są przygotowane na podstawie rzeczywistych włamań, które gdzieś miały miejsce w jakiejś organizacji, czyli różnego rodzaju, zaczyna się od kerberu stingu, zaczyna się od przejęcia konta Microsoftowego i tak dalej. I też mamy w tym laboratorium SCADA. Jeżeli ktoś ma automatykę przemysłową, to możemy pewne elementy SCADA podłączyć. Więc to, co będę pokazywał, to jest rzeczywisty scenariusz jednego z wielu testów z drugiej wersji szkolenia. Pierwsza wersja to jest Incident Response, gdzie wykonujemy scenariusze włamań i potem jesteśmy blue teamem, czyli najpierw jesteśmy red teamem, potem blue teamem, pracujemy na przykład z Sentinelem i no, staramy się rozpoznać te techniki, staramy się ustalić, jak wyglądał dokładnie scenariusz tego cyberataku i tak dalej. No jest to o tyle istotne, że każdy system bezpieczeństwa pokazuje trochę inny sposób te techniki. To nie jest tak, że każdy wyświetla dokładnie technika MITRE, taka i taka. Bardzo często tej techniki nie widać. Ona nie zawsze, jak już jest wykryty incydent, bo to są skorelowane techniki MITRE, ale często są logi, które wskazują na to, że doszło do jakiegoś naruszenia bezpieczeństwa, no i często jest to informacja, którą trzeba w odpowiedni sposób zinterpretować. I druga wersja tego szkolenia, druga część, nazywa się literalnie techniki cyberataków omijają zabezpieczeń antywirusowych i metody ich wykrywania. Tam mamy na wszystkich stacjach wtedy uruchomionego, w pełni zaktualizowanego Windows Defendera. My wykonujemy te same scenariusze, ale już z obejściem zabezpieczeń. Podsumowując, no jestem w stanie obejść wszystkie zabezpieczenia, które są w Windowsie. Jak ktoś nie wie, że zapraszam na szkolenie, bo to jest materiał szkoleniowy, więc nie jest to jakiś, nie wiem, jednorazowy pokaz, że gdzieś tam coś się udało zrobić. To jest powtarzalne.
I co dalej? Cyberprzestępca dalej, no to się nawet nie uruchomi skanera, typu Nessus nie będzie skanował, tylko ma ogromną ilość technik typu Kerberosting, ASRep, Brute Forcing, może atakować Microsoft SQL. To możecie sobie sprawdzić, że do Microsoft SQL-a w domyślnej konfiguracji może się zalogować każdy użytkownik domeny. Tak działa Windows, ten Microsoft SQL. Jak mamy dostęp do SQL-a, możemy z niego wymyślić połączenie SMB. Możemy ukraść mu poświadczenie NetNTRN wersja druga dla konta serwisowego, na którym działa. I cała masa różnego rodzaju technik, aż do ataków na Microsoft CA. Mnóstwo firm w Polsce ma domyślnie uruchomione CA, Certificate Authority, domyślnie pozwala na to, żeby przejąć konto administratora domeny w domyślnej konfiguracji. No są template'y, które pozwalają na to, żeby sobie certyfikat dowolnego innego użytkownika, na przykład administratora, wygenerować ten certyfikat, możemy za jego pomocą ściągnąć hash ntlmowy z kontrolera. No jak mamy hash, to mamy wjazd po SMB, Win, Windows Remote Manager, WMI i tak dalej, mamy wjazd do wszystkich systemów w domenie. Exploity są używane bardzo rzadko przez cyberprzestępców. I to, czym pewnie będą następne prezentacje, ja tylko wspomnę, potrzebujemy, czy w systemach brakuje nam telemetrii. Tutaj jakbyście popatrzyli na logi Windows Defendera po tym włamaniu, które pokazałem, po tym scenariuszu, nie ma śladu, nie ma ani jednego logu pokazującego, że ktoś zrobił wszystko z tym systemem Windows. Uruchomił Gimbla, wyciągnął poświadczenia z RSS-a, skonfigurował sobie połączenie typu pivoting do innych systemów. Nie ma ani śladu. Potrzebujemy telemetrii, potrzebujemy informacji i tu pokażę Wam przykład rozwiązania, które będzie w szczegółach pokazywane, prawdziwego EDR. EDR, który w czasie rzeczywistym zbiera informacje, co się dzieje z procesami, co robią procesy, który proces szykuje się do którego procesu, jakie połączenia sieciowe są nawiązywane, co jest stworzone na dysku, co jest stworzone w rejestrach, jakie polecenia systemu operacyjnego są uruchamiane i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest zbierane w jedną historię. Jest to pewna forma narzędzi informatyki śledczej i tymi narzędziami informatyki śledczej możemy bardzo szybko dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w systemie. Możemy przygotować raport, który potem będzie nam potrzebny na przykład do zgłoszenia incydentu. Co więcej, możemy zrobić jeszcze polowanie na cyberprzestępców, czyli tak zwany threat hunting. Możemy te artefakty, te ślady wykorzystać do tego, żeby no, sprawdzić, czy w jakimś innym systemie podobne działania nie wystąpiły, czyli ustalić zakres incydentu. I teraz jeszcze dwa słowa o NIS Directive wersja druga. Bardzo dużo organizacji, które wcześniej czy teraz nie są objęte przez ustawę o ogólnym systemie cyberbezpieczeństwa, będzie objęta nową wersją tej ustawy, bo zostały dodane sektory ważne, tak naprawdę sektory kluczowe zostały rozszerzone i zostały dodane sektory ważne z ogromnej ilości no, gospodarka odpadami, produkcja, wyroby i tak dalej, więc mnóstwo organizacji jest tym objęte. I to, co jest też istotne, odpowiedzialność za niezgodność z naruszeniami bezpieczeństwa spada na zarząd firmy, tak mówiąc literalnie, czyli mamy napisane, że właściwe organy powinny być uprawnione, żeby zgodnie z prawem krajowym o nałożenie tymczasowego zakazu pełnienia funkcji zarządczych w podmiocie kluczowym na osobę fizyczną wykonującą obowiązki zarządcze na poziomie dyrektora generalnego, no czyli no, osoby biznesowe, nie tak jak do tej pory osoby techniczne, tylko osoby biznesowe odpowiadają za. No tu dyrektor generalny, no to raczej jest tylko sektorze. Zwiększyły się kary, bardzo mocno zwiększyły się kary, one są podobne do tych kar, które są w GDPR-ze, to można sobie przeczytać jakie. I zostało dodane jeszcze jedno wymaganie na testowanie cyberbezpieczeństwa i ujawnianie podatności. Są dwa artykuły, 12 i 21 mówi o tym wymaganiu. I na co warto zwrócić uwagę, to już jest mój ostatni slajd. No, mamy po pierwsze większy zakres podmiotów objętych prawnym obowiązkiem utrzymania cyberbezpieczeństwa, czyli bardzo wiele firm będzie po prostu miało obowiązek prawny, żeby być zgodny z tymi wymaganiami. Bardzo restrykcyjne, dużo bardziej restrykcyjne raportowanie incydentów. I tu warto rozważyć, żeby po pierwsze zwiększyć swoje kompetencje ofensywne, czyli nauczyć się troszkę tego, jak cyberprzestępcy rzeczywiście działają, że to nie jest jednokrotne uruchomienie programu Exe i nagle magicznie nam się ransomware uruchamia, to jest cały proces, przez który cyberprzestępca wchodzi do organizacji. Jest mnóstwo źródeł, są też szkolenia w Cyber Range'u organizowane, pokazujące jak taki scenariusz dokładnie wygląda.
warto rozważyć rozwiązanie, które daje telemetrię, czyli daje nam informacje, no na przykład mówiąc literalnie, do raportu o incydencie, czy co tak naprawdę się wydarzyło. Rozwiązanie, które zbiera nam szczegółowe informacje, co się dzieje w systemach pod kątem cyberbezpieczeństwa. I to będzie za chwilę jeden z przykład pokazywany, EDR-a. No i jeżeli chodzi o testowanie cyberbezpieczeństwa, no warto pomyśleć o tym, żeby nie tylko pentesty, ale testować również sam system cyberbezpieczeństwa, czy nasze firewalle, IPS-y, WAF-y, czy one działają dobrze. Jak Wam mówiłem o jeden z sytuacji incydentów w Polsce niedawno, no to WAF po prostu nie działał poprawnie i przez to udało się cyberprzestępcom włamać. No i jeżeli nie chcemy, żeby były podatności, to trzeba myśleć o patch managementie i wyjść poza technologię Microsoftową. I robić patch management nie tylko dla Windowsa i dla aplikacji Microsoftowych, ale dla wszystkich aplikacji. Tak samo dla firewalli, dla systemu bezpieczeństwa i tak dalej. To jest wszystko, co chciałem Państwu przedstawić jako wprowadzenie. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego prezentacji.